Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza? W rozdziale pierwszym, wersety od 1 do 4. Skoro już wielu podjęło się uporządkować wydarzenia, którym pośród nas w pełni dajemy wiarę, gdyż nam to przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Także postanowiłem, ponieważ znam wszystko z góry, opisać to tobie po kolei, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości tych wydarzeń, których cię nauczono. Bóg użył wielu pisarzy, aby opisać osobę Pana Jezusa i Jego życie na ziemi. Łukasz przedstawia Chrystusa jako podobnego do nas Syna Człowieczego, z tą jednak różnicą, że był bez grzechu. W Ewangelii Łukasza odnajdujemy wypełnienie słów Zachariasza z 6 rozdziału i 12 wersetu. Patrzcie, oto mąż, którego imię brzmi Latorośl. Gdy Duch Boży opisuje człowieczeństwo Pana Jezusa, nie pozostawia żadnej wątpliwości co do Jego pochodzenia. On jest Synem Bożym. Mówi nam o tym kilka wersetów właśnie z Ewangelii Łukasza. Z rozdziału 1, 35 werset. I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. 78 werset. Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości. I z 2 rozdziału, 11 werset. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. 49 werset. I rzekł do nich: Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? I w 3 rozdziale, wersecie 22. I stąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica. I odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. W pierwszych czasach chrześcijaństwa wielu próbowało opisać życie Pana Jezusa, ale nie były to opisy natchnione. Inspirowana Ewangelia nie jest zwyczajną biografią, ale Bożym sprawozdaniem o Chrystusie, które przekazują wybrani przez Niego słudzy. Łukasz, z zawodu lekarz, a mówi nam o tym list Pawła do Kolosan, 4 rozdział i 14 werset. Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany, i Demas. Więc Łukasz, z zawodu lekarz, kieruje to sprawozdanie do wierzącego Greka, Teofila. Ewangelia Łukasza nie jest chronologicznym opisem zdarzeń, lecz ich metodycznym uporządkowaniem.